W minioną sobotę w Suwałkach królowały jednoślady, motocykle i rowery. Najbliższa sobota to prawdziwa perełka i gratka dla miłośników czterech kółek. Bramy szeroko otwiera Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który maraton ciekawych wydarzeń ma rozpisany już od godziny 10 rano. W kompleksie ośrodka aż do godziny 15 można będzie spotkać się z egzaminatorami, którzy w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie będą udzielać porad przyszłym kierowcom. Będzie można dowiedzieć się więcej o szczegółach egzaminów, o tym, na co należy szczególnie zwrócić uwagę podczas egzaminu, usłyszeć co nieco o sposobach radzenia sobie ze stresem. Do dyspozycji osób, które pojawią się w ośrodku, będą również takie atrakcje jak jazda na trolejach, można będzie spróbować swych sił w teście Stewarta. Dostępny będzie symulator zderzeń, który bardzo pomaga zrozumieć i poczuć, co nam grozi w sytuacji wypadku lub kolizji. Ciekawym doświadczeniem będą też alkogogle, urządzenie, które pozwala na trzeźwo zobaczyć świat, jaki widzi osoba po spożyciu alkoholu. Niewątpliwą atrakcją będzie również próba zdania egzaminu na prawo jazdy z wykorzystaniem polskiego Fiata 126P, czyli kultowego malucha lub równie kultowej Włoski. Od godziny 15 na bulwarach rozpocznie się spotkanie z historią motoryzacji. Suwalskie klasyki nocą można będzie oglądać do 21, a dla chętnych również zaplanowana została motoryzacyjna gra uliczna. Wśród atrakcji wspólny przejazd zabytkowymi pojazdami.